Cześć, ja jestem Sandra i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Study English Online. Dzisiaj taki króciutki odcinek. Pod jednym z filmików w ostatnim czasie pojawił się komentarz z prośbą o nagranie dla Was filmiku, w którym wyjaśnię różnicę między dwoma czasownikami borrow i lend. Problem polega na tym, że oba tłumaczymy na język polski jako pożyczać. Tylko różnica w angielskim, podobnie jak przy uczyć, teach i learn, zależy od tego, czy pożyczamy komuś, czy pożyczamy od kogoś. Jeżeli pożyczamy coś komuś, czyli my mu dajemy, pożyczamy, on coś od nas dostaje, to użyjemy czasownika lend. Na przykład, I always lend books to Tom. Ja zawsze pożyczam książki Tomowi. Z kolei Tom, jak będzie chciał powiedzieć, ja zawsze pożyczam książki od Sandry, to powie, I always borrow books from Sandra. Czyli jeżeli pożyczamy komuś, mówimy lend, a jeżeli pożyczamy od kogoś, to powiemy borrow. I może Wam pomóc w tym przypadku przyimek, bo jeżeli zapamiętacie sobie lend to i borrow from, to łatwiej Wam będzie zapamiętać różnicę i nie będzie Wam się myliło, który czasownik jest który. Takie dwa wydawałoby się proste czasowniki, ale często nastręczają problemów i często też powodują jakieś nieporozumienia, bo nie wiadomo, czy ktoś pożyczał od nas, czy my pożyczamy komuś. Więc zapamiętajcie, lend to, pożyczać komuś i borrow from, pożyczać od kogoś. Na mojej stronie, do której link znajdziecie w opisie tego filmu na dole, znajduje się krótkie podsumowanie i właśnie opis tych dwóch czasowników z kilkoma ćwiczeniami, żebyście mogli to sobie utrwalić, więc zapraszam Was gorąco do zajrzenia tam. Wiem, że jest kwarantanna, jestem ciekawa, jak sobie radzicie w czasie kwarantanny, czy wykorzystujecie ten czas nie tylko na Netflixa, ale też może uczenie się języka angielskiego, może na jakieś inne pasje, hobby, bo no, nie ukrywajmy, jest teraz troszeczkę więcej czasu, który możemy na coś fajnego wykorzystać. Zawsze narzekamy, że mamy go za mało. Więc na tę chwilę wymówka nie mam czasu na angielski trochę nie, chyba nie przejdzie. Wiem, że problem mają maturzyści, bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie z ich egzaminami. Jeszcze one nie zostały odwołane, ale czy się odbędą, czy się nie odbędą, w jakiej formie i tak dalej. Poza tym no, nie ma już zajęć w szkole, więc też ciężko, jeżeli chodzi o przygotowania. Dlatego specjalnie dla maturzystów mam coś fajnego. Takie zajęcia ze mną, przygotowanie do matury ze mną. Zajęcia będą się odbywały od przyszłego poniedziałku. Codziennie będą w postaci lekcji online, gdzie będziecie widzieć mnie na żywo. Będziemy sobie podsumowywać różne zagadnienia, będziecie ode mnie dostawać ćwiczenia. Będziemy też przerabiać różne pytania z matury ustnej. Więc jeżeli mielibyście ochotę w taki sposób ze mną do matury z angielskiego się przygotować, to kliknijcie w link poniżej. A ja już niebawem zaproszę Was na wyzwanie. Co prawda ono odnosiło się do 14 dni kwarantanny, ta kwarantanna potrwa dłużej, ale chciałabym, żeby to był dla Was taki dobry początek, takie 14 dni początkowego wyzwania, które mam nadzieję później będziecie kontynuować i zobaczycie, że się da, i zobaczycie, w jaki prosty sposób się da, i zobaczycie, jak mało czasu na to potrzeba. A na co dowiecie się już niebawem, więc zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na Instagrama, zaglądajcie tutaj na YouTube, bo wszystko będzie się pojawiało na bieżąco. Działo. Sporo też będzie się działo na właśnie mojej stronie, gdzie kilka razy w tygodniu będę wrzucać dodatkowe zadania dla maturzystów. Więc zapraszam, stay tuned i udanego dnia.